Witam wszystkich, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie pokazuję wam to, co kupiłem dla papug, dla moich pierzastych zwierząt. Tutaj karma dla nimfy, pełnoporcjowa. Pierwszy raz ją stosuję, ale mam nadzieję, że będzie nimfie smakować tak jak i ta, którą obecnie stosuję, czyli ta, którą obecnie stosuję. To jest ta, tą stosuję. Ta im bardzo smakuje, jej, bo jest jedna nimfa. Ta i myślę, że też będzie nimfie mojemu tu Aleksowi smakować. Więc tą karmę kupiłem. Kupiłem jeszcze taki piasek specjalnie. Jaki tu pisze piasek? Piasek anyżowy. Bliżej na podpis. Piasek anyżowy. Z dodatkiem muszli. Piasek jest w 99%, 1% muszli, z tego co pisze tam z tyłu na odwrocie, i troszkę jest tam substancji zapachowych, bo to jest zapach do utrzymania poprawnej higieny w klatce. A po drugie to ona też tam pisze, że są tam minerały, które mają wspomóc ptakom w odpowiednim budowaniu kości, więc myślę, że to może jakieś wzmocnienie dla ptasich kości na pewno. No więc co, karmę na razie byśmy sobie odstawili na bok i zajęlibyśmy się tym piaskiem, więc ja sobie tu otworzę piasek i widzimy się przy wsypywaniu tego piasku do klatki obydwóch papug. Dobra, jestem już, klatkę rozmontowałem, druty tam razem z patykami ściągnąłem, no i teraz tu już mam otwarte i będziemy teraz delikatnie tego piasku trochę tutaj rozsypali, wyściełali troszkę tym piaskiem. Tak jak mówię, no zdecydowałem się na ten piasek, bo podobno ma pomóc w budowaniu ptasich kości, a zależy mi na tym, żeby mieć zdrowe, pełne wigoru, z mocnymi kośćmi papugi, no więc przez to zdecydowałem się na zakup tego piasku. No więc to by było. Dobra, tyle damy Carlosowi tej falistej do klatki. Dobra, ja tu teraz zmontuję ten klosz i wam pokażę, jak wygląda już teraz po zmontowaniu to wszystko, jak się to prezentuje. No więc już zamontowałem kraty, tu jest Carlos, tam jest ten piasek nowo wyściełany. Mam nadzieję, że będzie służył mu, że będzie się po tym piasku dobrze Carlos czuł. Więc jego już zamykamy. Dobra, no to jeszcze przecież została nam nimfa, Alex. Jemu też należy troszkę tego pościelić. Więc widzimy się zaraz przy nasypywaniu tego piasku Alexowi nimfie. No, więc jak mówiłem, już rozebrałem klatkę nimfie Alexowi. Też tutaj wyściełamy troszeczkę tym piaskiem mu. Niech się cieszy, że ma jakieś podłoże dla ptaszków. No, więc dobra. No to tu mamy już wyściełane. Piaskowi na razie podziękujemy. Boże, tyle myślę, że mu wystarczy na razie. No więc montujemy. Montuję tutaj i widzimy się znowu w pokazaniu, jak to w całości wygląda. No więc tak się wszystko wygląda znowu w całości złożone. Tam jest piasek, tu jest Alex z otworzonym dziobem, sobie tu siedzi, czuba podniósł i się patrzy na mnie, co mu to kupiłem, oby ci to Alex służyło, Carlosowi też oby to służyło wszystko. Jeszcze mu te jedzenia troszeczkę przemieszamy, żeby miał świeży łusek, znaczy świeżego prosa tam mu naleciało z tych zapasowych karmniczków. Dobra, widzę, że mu naleciało. Wody też widzę, że ma. Dobra. No. Więc mam nadzieję, że ptaszkom moim tutaj będzie się dobrze żyło. Dobrze rosło. Dobre, mocne kości będą miały po tym piasku. No i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze z nimi, tak jak do tej pory. Że nie będzie takich przykrych ekscesów, jakie niestety z filek kanarek zrobił, że się odszedł, że niestety się skończył. No i
Jeżeli się filmik podobał, możecie zostawić jakiś ślad, że tak było. Jeżeli nie, to też. I napiszcie mi, czy ten piasek, jak ktoś go stosował, to czy on jest skuteczny. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym filmie i cześć.